Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was, bo stwierdziłam, że warto wybrać sobie książki do przeczytania na sierpień. Jako że aktualnie dobrze mi idzie dosyć z czytaniem książek, to postanowiłam, że stworzymy sobie tutaj TBR, ale oczywiście nie będzie to taki zwykły TBR, że sobie te książki wybiorę, ale pójdziemy zaraz do biblioteczki. Spiszemy sobie wszystkie książki, jakie mam nieprzeczytane, z wyjątkiem tych, które znajdują się na tym moim letnim TBR-ze, no bo wiadomo, że chciałabym je przeczytać, więc to bez sensu je wybierać. I zobaczymy sobie, wylosujemy sobie później książki, które będą u mnie na takim właśnie TBR-ze na sierpień i zobaczymy, czy podołam temu wyzwaniu. Jako że dawno nie robiłam sobie takiego typowego TBR-u miesięcznego, to stwierdziłam, że będzie to fajna odmiana też dla mnie. I tak, zabieram Was już do biblioteczki i będziemy robić listę nieprzeczytanych książek. Zobaczymy, ile ich jest, bo aż się boję. Dobra, jesteśmy już przy biblioteczce. Ja mam zeszyt i będziemy sobie spisywać książki. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to, że książki są dosyć ciemno, ale no nie mam jak dopasować tu światła w tym pokoju, więc tak, już Was przyspieszam i lecimy z tymi książkami. Mały alert, nie będę tutaj uwzględniać książek zimowych, bo trochę by to było dziwne, jakbym czytała świąteczno-zimowe książki w sierpniu, więc te sobie też daruję. Po wyeliminowaniu książek, które mam w TBR-ze na lato, które są kontynuacją jakiejś serii, której jeszcze nie czytałam pierwszej części, i po wyeliminowaniu książek typowo takich zimowych, mam tutaj 40 pozycji, więc zabieramy się zaraz za pocięcie tych karteczek i będziemy wybierać. Sama jestem ciekawa, co tu mi wypadnie, bo patrząc na te książki, po niektóre chętnie bym sięgnęła, po niektóre standardowo nie bardzo, ale zobaczymy. Jak wypadną, to postaram się zmusić i po nie sięgnąć, bo wydaje mi się, że to są nadal dobre pozycje, które mogą mi się spodobać, tylko po prostu ciężko mi się do nich zabrać, więc już lecimy i wybieramy. Dobra, mam już tutaj miseczkę z książkami i spróbujemy sobie wylosować może tak 5-6 pozycji. Zobaczymy, czy po wszystkie uda mi się sięgnąć, bo nie wiem, ale tak, warto próbować, także lecimy z tym. Wylosuję na początek 5, później jak zwykle skoczę po książki i zobaczymy. 2. Wiecie co? Trochę się boję tych książek, bo nie mam zbyt dużego szczęścia do losowanych TBR-ów, ale... Dobra. Mam 5. Zobaczymy, jak wygląda te 5 książek i na podstawie tego zobaczymy, czy wybierzemy 6, czy niekoniecznie. Więc tak. O! Jako pierwsza, nie wiem, czy będziecie to widzieć, Królowa Terlingu, czyli książka, po którą już bardzo dawno chciałam sięgnąć i za każdym razem to odwlekam, a to jest seria, którą mam na półkach co najmniej 6 lat i ona dalej czeka, aż będzie przeczytana. Teraz Wam pokażę, co jest kolejne, bo... Co tu mamy? Córka Zegarmistrza. O, póki co jest całkiem git, bo niedawno myślałam, żeby po tą książkę sięgnąć, więc póki co jestem excited, tym bardziej, że to są dwie książki z takich, które zalegają na moich regałach chyba najdłużej, więc póki co jest dobrze. Obawiam się, że pojawi się tutaj jedna książka i jeżeli ona się pojawi, to będzie bardzo mocno wymagająca dla mnie lektura, ale tak, wielka samotność. Tej książki się nie obawiałam, ale no też nie miałam chęci po nią sięgać póki co, więc zobaczymy, ale wiem, że jest audiobook chyba na Legimi,
Więc możliwe, że sobie posłucham też audiobooka i będzie mi to łatwiej dzięki temu się przyswajać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tej książki, o której myślę. Więc tak, co tu mamy? Dawne i przyszłe wiedźmy. O matko, to jest takie długie. I to taka bardziej jest jesienna książka, tak samo jak Wielka Samotność. Więc póki co całkiem wesołe jest to zestawienie, ale no cóż. Księga zapomnianych żyć. No nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Czekajcie chwilę, przyniosę Wam te książki i zaraz sobie jeszcze więcej pogadamy. Chyba nie mamy wątpliwości, że nie będzie tutaj wybierana szósta książka, co? Tak. Powiem szczerze, nie tego się spodziewałam po tym TBR-ze. Myślałam, że trafią mi się raczej jakieś takie, nie wiem, luźne książki, może coś z literatury dziecięcej, może coś trochę chudszego. Zamiast tego mam 5 trochę grubasków, więc będzie to ciekawy miesiąc na pewno. I tak, żebyście sobie zwizualizowali, mam tutaj Wielką Samotność, która bardzo, bardzo długo czeka, aż ją przeczytam. Ta książka ma stron około 500, więc pierwszy grubasek został wybrany. Na szczęście do tego, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że jest audiobook, więc myślę, że będzie łatwiej do przyswojenia. Także leci na pierwszy ogień, zobaczymy. Dalej jest książka, która jest przepięknie wydana. To jest Córka Zegarmistrza. Ta książka jest z roku 2019. Serio myślałam, że ona jest trochę starsza. I ja od tego 2019 mam ją na półkach, dalej po nią nie sięgnęłam, ale byłam już bardzo ciekawa kilka razy. Myślałam, że jest napisana większymi literami. Boże, to będzie dla mnie wyzwanie, naprawdę, jakby ciekawa jestem. Kolejna książka też ma ponad 530 stron około. Jakby nie wydaje się, żeby ona miała aż tyle, ale zobaczymy. To, czego jestem bardzo ciekawa, to na pewno Królowa Terlingu, bo ta książka za mną chodzi od bardzo dawna. Ona jest grubiutka, ma 470 stron około, ale z kolei jest w takim mniejszym troszeczkę formacie. Więc wydaje mi się, że akurat tą książką mogę się zainteresować i ona może być pierwszą, po jaką sięgnę w sierpniu. Bo tak jak Wam mówiłam, po prostu mnie do niej ciągnie od jakiegoś czasu, tylko nie mogłam się zabrać za te książki. To autentycznie mnie przeraża. Ta książka ma stron 600. Ma 600 stron, mi się kojarzy tak z typowo książką jesienną. I jest to książka autorki 10 tysięcy drzwi, tak się ta książka nazywała. I ja tamtej książki bardzo nie lubiłam. Bardzo mi się ona nie podobała, nie widziałam w niej nic ciekawego, nie widziałam w niej nic, co by mnie zainteresowało. Była dla mnie nudna, była dla mnie strasznie napisana, więc jak ta została wydana i jak ludzie zaczynali ją wychwalać, to byłam bardzo ciekawa. Dlatego ona też jest na moich regałach, ale no trochę się obawiałam po nią sięgnąć i dalej się obawiam i jakby ta objętość przeraża mnie. No i na ostatni rzut też książka, która bardzo długo stoi, więc pod tym względem akurat to jest spoko ten TBR, że zostały mi wybrane książki, które bardzo długo czekają na to, aż zostaną przeczytane, więc przynajmniej tyle. Księgi Zapomnianych Żyć, książka z kolei z roku, podejrzewam, że też koło 2019. Tak? Tak, 2019. I też od tego czasu leży na moich półkach, więc zobaczymy. Tak dla zabawy, wybierzmy sobie szóstą książkę, która by była wybrana i może to będzie moja taka zapasowa książka, jakbym nie sięgnęła po którąś z tych, a miała jakby ochotę na jakąś inną książkę i byłaby to ta, bo nie ukrywam, że no nie, na pewno nie. To nie ma racji bytu, bo wylosowałam, nie wiem czy widzicie, Traktat o łuskaniu fasoli. Po tą książkę na pewno nie będę sięgać, bo wydaje mi się, że po tą książkę, żeby czytać tą książkę, to ja muszę być naprawdę w nastroju do jej czytania, a wydaje mi się, że to raczej nie będzie miało miejsca w sierpniu, więc tak to się prezentuje. No powiem Wam, że to jest chyba najambitniejszy TBR, jaki mógł mi się trafić, dlatego tak. A jeżeli się zastanawiacie, jakie książki się obawiałam, że tutaj się pojawi, to oczywiście jest to reportaż, co się stało w Jonestown. Ja nie mogę się za niego zabrać od bardzo dawna i jakby wydaje mi się, że też średnio mi pójdzie, żeby się za niego zabrać w ogóle w jakimkolwiek czasie, więc tamtej książki się obawiałam.
Te mi nawet nie przyszły do głowy, że mogłyby być wylosowane, a jak się okazało, miały swoje szczęście i będą może miały swój czas w sierpniu. Trzymajcie za mnie kciuki, bo będzie to dla mnie naprawdę spore wyzwanie, jeżeli chodzi o te książki. Bo tak jak mówię, no są to same grubaski, a ja jednak lubię sobie te książki, jeżeli już czytam jakiegoś grubasa, to przeplatać z czymś lżejszym, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, będę Wam dawać update'y, bo możliwe, że stworzę sobie tutaj jakieś reading vlogi z tymi książkami. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Dawajcie mi znać może, jakie książki Wy chcielibyście przeczytać w sierpniu, albo czy wierzycie we mnie, że uda mi się przeczytać cokolwiek choćby z tego TBR-u. Ja nawet nie mówię, że wszystko, ale jakby większość mi się udało, albo nawet połowę, byłabym w niebo wzięta. Więc tak, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze wsparcie moralne, a tymczasem dziękuję już Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!